Słuchajcie, moi drodzy, razem z Olą, Ola i Marcin, razem z portalem i całą społecznością Fundacji Królowej Świętej Jedni, chcieliśmy Was jakby zaprosić, przywitać na spotkaniu z panią Mają Hamranek, która popełniła taką niezwykłą książkę, opowiadającą o szkołach, do których chce się chodzić, a szczególnie o takich szkołach, które rzeczywiście są u nas w Polsce. Ale mogę tak trochę tego wstępu dłużej? Często jak rozmawiamy sobie z rodzicami na temat szkół, jak znaleźć właściwą szkołę, to bardzo często mówimy, że abstrahując od tego, co ktoś napisał o sobie, opowiadał, warto do tej szkoły wejść, poczuć jej zapach, porozmawiać z ludźmi, porozmawiać z uczniami, z rodzicami. Ale mało kto do tej pory był, który by odwiedził wiele takich miejsc. I to, co nas urzekło z Olą w tej książce, która się pojawiła teraz na rynku, to to, że Maja w tej książce właśnie podjęła się tego wyzwania, to znaczy odwiedziła ileś miejsc, o których zaraz nam opowie, i dotknęła tej rzeczywistości edukacyjnej, jakże innej od tego, czasami wydaje nam się takie smętne, jakże czasami takiej do przodu i takiej łamiącej pewnej standardy, ale z drugiej strony takiej dotkniętej trochę głębiej. Nie tylko ze strony, tylko pozwalającej na rozmowę z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i pozwalającej na taki samodzielny komentarz tego, jak się tam czuję, czy to lubię. Ola, Alenko. Tak, ja bym dodała, że ta książka, jak dla mnie, jest po prostu rewelacyjnym przewodnikiem do tego, żeby sobie po prostu jakoś odnaleźć się w tym świecie tych alternatywnych różnych metod, bo się słyszy o bardzo wielu, a w taki sposób niezwykle przystępny, ale naprawdę czyta się jak kryminał, w niezwykle przystępny sposób jest przedstawiony bardzo systematyczny, taki bardzo rzeczowy przegląd tych właśnie alternatywnych szkół. Jak ja czytałam, to sobie tak myślałam w niektórych rozdziałach, ojej, nie dałabym rady. Chciałbym, a może, ale jednak. Tak, i też kapitalnie z jednej strony taki bardzo właśnie twój opis systematyzujący, ale też to, co wspomniał Marcin, bardzo osobisty. Przez to, że jako osobistą historię odbiera się inaczej. No, Maju, jesteśmy... Tak, to jest taki Maju, bo tak my tak powiedzieliśmy, jak my odebraliśmy to, co napisałaś, ale to jest spotkanie z tobą, a nie z nami. I dobrze było, żeby się na wstępie chcieliśmy cię zapytać, jakby skąd w ogóle pomysł, skąd zamysł i czy rzeczywiście on odpowiada temu, co my tak odbieramy, że to jest. Znaczy jeszcze tylko najpierw, zanim wam odpowiem skąd pomysł, to muszę Państwu powiedzieć, jakie to jest dla mnie niezwykłe doświadczenie takiej pętli w ogóle wszechświata, bo pracę nad książką zaczęłam od rozdziału o szkole w Krzyżówkach, która należy do szkół prowadzonych przez Waszą fundację. I spotkaliśmy się rzeczywiście online z Olą i z Marcinem, bo takie były czasy też, nie mogliśmy się spotkać w rzeczywistości. I jakby ta podróż zaczęła się od tej szkoły i kończy się dla mnie w jakiś sposób taki niezwykły też z Olą i z Marcinem, więc jest to dla mnie takie zupełnie nieoczekiwane i wspaniałe. I czuję się bardzo zaszczycona, że mnie zaprosiliście i mogłam tutaj dzisiaj przyjechać i poznać tak strasznie dużo świetnych rodzin, bo z takiego mojego oglądu wynika, że rodziny, które decydują się na edukację domową, to są zawsze fascynujące osoby i jakieś takie, każdy z nich ma swoją historię i swój świat i to jest dla mnie bardzo, bardzo cenne, że mogę tutaj być, więc dziękuję wam bardzo. Ale książka się wzięła stąd, w ogóle chyba rzadko tak jest, że w życiu jakaś nasza decyzja wynika z jakiegoś jednego impulsu, więc na to tutaj też na tą książkę się złożyła taka historia, bo ja w ogóle zajmuję się reportażem od lat w Ameryce Łacińskiej i to jakby był przez długi czas taki mój główny oś mojego zainteresowania, ale też jak byliśmy w Polsce razem z Szymonem, który też tam dzisiaj jest i naszym synem, jeszcze go wtedy nie było, realizowaliśmy też czasami tematy tutaj lokalne. I kiedyś przez przypadek zupełnie zrobiliśmy wywiad z Andrzejem Szternem, pewnie go wszyscy Państwo kojarzą, akurat Państwu nie muszę go przedstawiać, kim on jest i jakby w ogóle ja nie wiedziałam, kim on jest, zanim taki przyjaciel, który właśnie wydawał jego książkę, mówił, słuchaj, on przyjeżdża do Polski, w ogóle to jest świetny gość, ja zacząłem nim czytać, mówię, absolutnie musimy się z nim spotkać i to było dla mnie takie spotkanie transformujące, w sensie być może mieli Państwo okazję się z nim spotkać na jakiejś konferencji, więc
odczuli może Państwo tą energię tego człowieka w własnej jakby skórze. No ale ja miałam wtedy takie poczucie, że wow, w ogóle, że jakby już jakby mój ogląd edukacji i szkoły od tamtej pory jest drastycznie inny i w ogóle on mi tak pokazał, że szkoła w ogóle nie jest potrzebna, żeby się czegoś skutecznie i dobrze nauczyć w życiu. Wręcz może być szkodliwa czasem. I od tego zaczęła się taka podróż przez różne reportaże i wywiady, czy z profesorem Bogusławem Śliwerskim, który teraz jest opiekunem merytorycznym mojej książki, więc też taka kolejna perla, która mi się strasznie podoba. I to wszystko zaowocowało tym, że pewnego dnia zadzwoniła do mnie Milena Rachid-Szecha, która jest też reporterką i pracuje teraz w Znaku, i mówi: Maja, myślę, że jest potrzeba taką książkę o szkołach i ty powinnaś ją napisać. I ja myślę sobie: Milena, masz rację, zróbmy to razem. No i tak to się zaczęło, w sensie ona to jakby propozycja wyszła od niej, ale jakby ona się jakby to ziarno padło na taką już dobrze zaoraną glebę i ja byłam na to gotowa i w ogóle czuję się bardzo, utożsamiłam się z tym projektem. W sensie od początku poczułam, że to jest też bardzo moje i chciałam napisać coś, co będzie praktyczne dla rodziców też, więc jest to też coś takiego, co wykracza trochę poza formułę reportażu, bo ja rzeczywiście napisałam 10 reportaży o 10 różnych miejscach i one są naprawdę jakby spełniają wszystkie zasady tego, jak się tekst reporterski pisze. Ale oprócz tego jest też trochę wstępu, jest też trochę takiego zakończenia, którym dzielę się z czytelnikami jakimiś moimi refleksjami, tym, jakie ja pytania sobie zadam, kiedy mój 3-letni teraz syn będzie na takim etapie, że będziemy musieli wybrać od niego jakąś ścieżkę edukacyjną. No i wrzucam też takich trochę różnych dla Państwa pewnie oczywistych faktów związanych z tym, jak w ogóle uczy się nasz mózg i w ogóle jakie warunki są optymalne do tego, żebyśmy się skutecznie, dobrze i radośnie uczyli tego, co nam w życiu jest potrzebne. A powiedz mi, jak Magola, jak decydowałaś się na te spotkania, czy reportaże, czy miejsca, to czy miałaś sytuację, że miałaś więcej miejsc niż możliwości, żeby je odwiedzić, czy nie? Czy było trudnością wyłapywanie pewnych interesujących inicjatyw takich edukacyjnych? Tak, znaczy tych miejsc było właśnie za dużo i to była taka radość od razu na samym początku, że jak ja sobie wypisywałam te miejsca i tu, i jeszcze tu, i tu, i tu i dzwoniłam do różnych osób, a które ty byś opisał, a które to byś, osób, które już znałam gdzieś z jakiejś wcześniejszej mojej drogi, no to tych miejsc było za dużo, żeby one mogły się zmieścić w książce, nikt by tego nie przeczytał, nawet największy fan chyba jakiejś alternatywy w edukacji. No więc stwierdziłam, że muszę sobie wybrać jakieś kryteria, jak te miejsca wybrać, bo nie wiem, szkół waldorskich jest 7 w Polsce, no więc którą z tych szkół? Kryteria były rozmaite, od takich, ja sobie założyłam jakieś takie finansowe, w sensie, żeby albo to były miejsca, które są, żeby przynajmniej połowa z nich była miejscami bezpłatnymi, żeby to była taka rzeczywista alternatywa, a nie fałszywa tylko dla rodzin, które są zasobne i żeby też, a jeśli już jest wczesne, to żeby ona nie przekraczała też jakichś granic takiego zdrowego rozsądku, bo jakby rozmawiałem z rodzicami w Warszawie na przykład, no to wszyscy mówią, że tam nie ma granicy górnej czesnego, w sensie, że może i 10 tysięcy kosztować szkoła miesięcznie i więcej, więc jakby cóż z tego, że jest jakieś fajne miejsce, jeśli to jest jakieś zupełnie, no nikogo niemal, zdrowego śmiertelnika na to nie stać, nie? Więc to było jakieś kryterium, chciałam też, żeby były miejsca z różnych części Polski, żeby też nie skupić się tylko na przykład na Warszawie czy Krakowie, z którym jestem na przykład życiowo związana, ale żeby pokazać miejsce z różnych zakątków i właściwie z wyjątkiem właściwie tego południowego wschodu, gdzie akurat nic takiego ciekawego nie znalazłam, to mi się, mam wrażenie, udało. No i też konsultowałam to z różnymi osobami, między innymi z profesorem Bogusławem Śliwerskim, bo miałam taką przygodę, że kilka lat temu pisaliśmy wspólnie z Szymonem reportaż o Szkole Demokratycznej z Krakowa, która już nie istnieje. I bardzo chciałam uniknąć takiej sytuacji, że miejsce, które wyda mi się atrakcyjne, ciekawe i warte opisania, na przykład za 2 lata nie będzie już istniało, bo wtedy ktoś to przeczyta to za jakiś czas, uzna, że co to w ogóle za efemeryzy i po co w ogóle decydować się na alternatywy, jeśli za chwilę okaże się, że połowa z tych miejsc jest nieaktualna. Więc jakoś tak mam wrażenie, że takie kryteria mniej więcej były wyboru tych miejsc. A Olasiu, tak? A na przykład jest tak, że część szkół czy miejsc, które opisywałaś, było interesujące w dużej mierze, clue tego zainteresowania, to było to, że jest tam jakaś metoda, a część z nich to, że oczywiście metoda i osobowości, ale niektóre z nich opierały się głównie na osobowościach. Zgodziłabyś się z taką tezą, że też jest coś takiego, że niezwykle interesujące rzeczy dzieją się też tam, gdzie nawet nie musi być do końca opisanej szczegółowo metody, ale pojawia się pasjonat, który sobą wnosi pewne multum rozwiązań, które czyni tą szkołę
oryginalną. No to tak, totalnie tak jest, no Pani Wiesia, ale też jakby i wy też jesteście tego doskonałym przykładem, bo jakby zawsze staram się po prostu znaleźć takich ludzi, którzy byli równie fascynujący co wy, i którzy mają jakąś historię, takie prawdziwe serce i jakby miłość do tego, co robią w życiu. I mój w ogóle wniosek jest taki, bo oczywiście bo staram się jakby pokazać rodzicom pełen wachlarz możliwości, albo może nie pełen, bo to jest niemożliwe, ale no tak z grubsza, nie? Że od takiej klasycznej alternatywy szkoły Montessori, waldorskiej, demokratycznej czy frenetowskiej, która jest w Poznaniu, przez szkoły, które są publiczne, ale pracują w nich właśnie nauczyciele, którzy mają sobie to coś, że chcą i że też mają siłę, żeby robić to, co chcą robić. Po właśnie rodziny w edukacji domowej i rzeczywiście pani Wiesia Mitulska, o której wspominacie, jest w ogóle jedną z moich ukochanych postaci. To jest nauczycielska w wiejskiej szkole w Słupi Wielkiej pod Poznaniem, która ostatnią cyfrową ocenę postawiła swoim uczniom w klasach wczesnoszkolnych 29 lat temu, kiedy ani to nie było jakoś zalecane, ani nikt nie uważał, że to jest mądre, wręcz przeciwnie, musiała i pracować, wciąż pracuje z rodzicami dzieci z okolicy, tłumaczy z tym, dlaczego ona zaprasza się na takie spotkania, nazywa to kładkami, przed rozpoczęciem roku szkolnego, że w jej klasie nie będzie ocen, nie będzie podręczników, nie będzie ćwiczeń, nie będzie zadań domowych i nie będzie tego wszystkiego, co jakby przywykliśmy oczekiwać od szkoły, szczególnie takiej po prostu zwykłej wiejskiej podstawówki i tłumaczy dlaczego nie i co będzie w zamian. No i pani Wiesia jakby jest dla mnie niesamowita, bo ona rzeczywiście jakby stworzyła swój autorski program w oparciu o rozmaite nurty i inspiruje się właściwie wszystkimi pedagogami nowego wychowania, ale też jakimiś własnymi wypracowanymi metodami. Stworzyła autorski program i pracuje tak, jakby nikomu się nie dała zaszufladkować. Robi to, co czuje i widzi, że jej się sprawdza w klasie. Niezależnie od tego, czy ma tam przez te 30 lat raz miała bardziej sprzyjającą dyrekcję, a raz mniej. Ostatecznie jest zadowolona, że przynajmniej nikt jej tego nie uniemożliwił. I się cieszy z tego, że może pracować tak z dziećmi. No. Jest niesamowita. Ja tak właśnie czytając tę książkę, ale również przygotowując ten pomysł tutaj, że dzisiaj się spotkamy z tobą, tak myślę sobie, bo książka jest na temat różnych systemów, czy też różnych metod, czy pomysłów na edukację. Jest owszem też o edukacji domowej, ale jesteśmy tu wszyscy dzisiaj w gronie rodzin z edukacji domowej. I myślę sobie, że to jest strasznie ciekawe dla nas, bo zawsze to z Marcinem mówimy, że tyle jest pomysłów na edukację domową, ile nas jest, że bardzo, bardzo jest to kolorowy świat i nieprawdopodobnie różnorodny. I dlatego tak myślę, że właśnie ta książka twoja może być nie tylko przewodnikiem albo tym utwierdzeniem, dobrze, fajnie, przeczytamy, żeby się utwierdzić, że wybraliśmy edukację domową, ale też takim bardzo bogatym źródłem inspiracji do tego, co my możemy robić z dzieciakami w domu. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy z każdej metody coś wyciągnęli, bo akurat ja przeciwna jestem bardzo temu, ale chciałam się zapytać, czy jak czujesz po prostu ten klimat nasz edukacji domowej, jak również tych miejsc, do których zaglądałaś, czy jest coś, co byłoby ci takie bardzo bliskie, o czym moglibyśmy teraz powiedzieć, że to jest takie miejsce, czy ta przestrzeń, którą szczególnie byśmy mogli zadedykować, czy też jakoś zainspirować nas jako środowisko edukacji domowej? Wśród tych ojejku, ja nie wiem, co mogłoby, myślę, że wy jesteście wystarczająco zainspirowani chyba, ale wydaje mi się, że bliskie wam na pewno jest szkoła w ogóle leśna Puszczyk, o której ja tak tylko o niej wspomniałam, bo nie chciałam jakiegoś całego rozdziału poświęcać, bo jest tylko jedna leśna szkoła w Polsce. No ale oni, wydaje mi się, że wam jest mocno po drodze, bo oni też z kolei otwarcie mówią, że dużo u nich jest z Montessori, czy właśnie pracy w kręgu, czy w ogóle sposobu pracy też z dzieciakami, że dużo jest takiej przestrzeni, że właśnie jest jeden na jeden praca czasami z dorosłym. I w grupach mieszanych wiekowo mają zajęcie. Tam każdy. To jest też w ogóle dosyć bliskie, wydaje mi się, też takiemu pomysłowi na edukację domową, bo tam w ogóle każdy dzieciak ma swój plan lekcji. Co wydaje mi się, jak to o tym słyszałam, to mówię, jak wy to w ogóle robicie? Że tam jest około 40 czy 50 dzieci, że każdy z nich ma swój plan lekcji. No więc robi się to w ten sposób, że najpierw, bo to już kolejny rok działa, więc pedagodzy, którzy tam pracują, znają dzieci. I oni sugerują, w jakich grupach by im się dobrze pracowało. W sensie, że właśnie niezależnie od wieku, że być może tam jest właśnie Antek na takim poziomie z matematyki z klasy siódmej, a z trzeciej klasy Zosia i oni by w sumie mogli razem, bo coś tam, a ci by lepiej w innej grupie. I później jakby proponują taki układ, pytają się dzieci, czy te jakie grupy im pasują. Jeśli im takie grupy pasują, no to starają się ten sposób ułożyć plan. Jeśli na przykład się okaże, że później
dzieciakom ze sobą się nie pracuje najlepiej, woli pracować w innej grupie, to też jest jakaś taka elastyczność, żeby te grupy zmieniać, więc bardzo starają się dostosować to do tego, na jakim właśnie poziomie takim, powiedzmy, intelektualnym, ale też na taki, z taką wrażliwością na to, w jakiej grupie dzieci chcą przebywać i z kim chcą się uczyć po prostu, nie? Ze swoich znajomych w szkole. I szkoły są tylko takich kilka pięknych kontenerów drewnianych przy lesie, więc właściwie jest tam błoto po pas, bo to jest od 3 lat, więc jeszcze nie wszystko jest zaaranżowane. I takie zestawy, jak nasze dzieci małe mają takie, wiecie, wodery i kalosze, to tam takie wiszą też dla dużych. Ja jak tam wchodziłam akurat, to była taka dwójka chłopaków, tak myślę, że mieli z 11-12 lat i po prostu skakali do takich wielkich kałuży w tych woderach, w tych kaloszach. Z błota i widać było, że są ultra szczęśliwi. Jak mnie zobaczyli i widzieli, że się im przygląda, to oczywiście jeszcze bardziej zamaszyści się tam wstychiwali. No ale to jest takie miejsce bardzo jednocześnie bliskie przyrody i wolne, ale są dorośli, są jakieś takie ramy, w których można pracować. Myślę, że no, piękna inicjatywa to jest. A Maju, jest coś takiego, że ty poznawałaś, nie mówię, taką terę incognita, ale generalnie dowiadywałaś się, jak działają te poszczególne szkoły, miejsca i ludzie. A czy mogłabyś powiedzieć, że w czasie tej przygody z zbieraniem tych materiałów coś cię szczególnie zaskoczyło? Wiesz, no, znaczy takim... Znaczy tak, w ogóle jak zbierałam się do tego tematu, to zaskoczyła mnie w ogóle myśl pedagogiczna Celestyna Freneta, której ja nie znałam, mimo że tam się trochę tym interesowałam. I jakby strasznie mi się spodobała i strasznie mi się też podoba szkoła, która jest w Poznaniu, bo to jest publiczna szkoła Cogito w Poznaniu prowadzona według tej myśli. I mi się coś takiego bardzo świeżego. Zaskoczyło mi też to, że on w ogóle, ta szkoła frenetowska w Polsce ma najdłuższą tradycję, ponieważ on był ideologicznie komunistą, to w czasach PRL-u, kiedy wszystkie inne alternatywy były zakazane, nie można było otwierać szkół, nie można było założyć szkoły Montessori czy Waldorskiej oficjalnie, to działała szkoła frenetowska w takim sanatorium w Otwocku, szkoła sanatoryjna. Więc ta myśl w ogóle to mnie zaskoczyło, że ona jakby tak długo jest i że tylko jest tylko jeden owoc w postaci tej szkoły, że tutaj jest jakiś taki brak ciągłości trochę. Czy ten brak takiego, no, że mogło być tego więcej, nie? Bo montessoriańskie to jest dopiero lata 90, a już jest ich tak dużo, nie? Więc to takie było zaskoczenie dla mnie. Jakimś tak uświadomiłam sobie po raz kolejny to, że w sumie wszystkie te miejsca, które opisałam, każde z nich jest inne, ale jakby miała jakoś tam znaleźć jakiś wspólny mianownik, to wszystkie one jakby wychodzą z głowy, w sensie przestają tak strasznie zwracać uwagę na to, żeby tylko tą naszą wiedzę poszerzać, ale starałam się właśnie zwracać uwagę na relacje, mają taką dobrze zaopiekowaną, tą taką przestrzeń emocjonalną w szkołach i publicznych i nie na tyle, na ile mogą i że jakby ci nauczyciele, którzy ostatecznie właśnie decydują się na tą inną ścieżkę, zauważają, że to jest właściwie klucz, żeby właśnie zaopiekować tą naszą sferą emocjonalną i społeczną, a potem jakby zajmować się to, czym to zwykle rozumiemy pod słowem edukacja, nie? Że to jest właściwie taka najważniejsza rzecz, no. A na przykład jak tak patrzysz, bo to jest troszeczkę tak, że mało kto, no nie można tu liczyć za bardzo na urzędników, ma okazję odwiedzać i oglądać pod takim kątem tyle szkół. I przez to masz jakiś taki obraz z lotu ptaka, trochę takiej tej rzeczywistości edukacyjnej, ale tej takiej wybiórczej, ja wiem, tej alternatywnej. Ale rozmawiałaś z wieloma osobami na temat tego, co się dzieje. Czy jakie jest twoje zdanie na temat tego, jeżeli to się tyle dobrych rzeczy z relacjami, z rozwojem, niektórzy ich płacą za te alternatywne rozwiązania, to dlaczego one nie nabierają takiego powszechnego wymiaru? Co stanowi barierę rozwijania się tego typu inicjatyw edukacyjnych, tych ciekawych, fajnych szkół, do których chciałoby się chodzić? No ja myślę, że tam dużo jest tego, ale jakieś takie nasze własne przekonania i nawyki, to jest właśnie jakaś taka pierwsza rzecz tak ogólnie, no bo to jest też trudne dla rodziców, bo jakby w każdym rozdziale rozmawiam z rodzicami, jak wspomniałeś, dziećmi, jeśli to jest możliwe, w sensie jeśli mogę im bezpośrednio już na takim etapie swojego życia, że mogą się wypowiedzieć świadomie o swojej edukacji i nauczycielami, no i raz, że w ogóle jak pisałam tą książkę, to na przykład dużo moich znajomych z filologii, bo gdzieś tam studiowałam kiedyś filologię szkolską, tak się nie pytało o takie rzeczy, które powinni wiedzieć, czyli na przykład, że naprawdę nie musimy być żadnych ocen, kole tam w ciągu roku, nie, tylko na koniec mówię, no nie. I jakby rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w kole, w liceum. Więc jakby taki
to takie przekonania o tym, jaka jest rzeczywistość i to takie przekazywanie sobie tych takich nawyków w postaci tego takiego na przykład koła samonapędzającego się sprawdzianów, kartkówek, odpytywania, minusów, plusów, tego, że to wszystko jest niepotrzebne. Ale jakby jeśli przychodzisz do szkoły, w której to jest jedyny sposób pracy z dziećmi, no to wydaje się, ty tak w dodatku tak tego sposobu zeznałeś, to wydaje się to jedyne możliwe rozwiązanie wielu osobom, nie? I wydaje mi się, że to jest taka duża rzecz, czyli jakby nasze nawyki z przyszłości, które mamy i wyobrażenia, jakie mamy o tym, jak wygląda szkoła i jak musi wyglądać, bo przecież inaczej się nie da. No i też ten taki, to, że wielu nauczycieli wciąż jakby wierzy w to, że to jest jedyne rozwiązanie, nie? I podtrzymuje ten... teraz o nauczycielach, ale i o rodzicach. I o rodzicach też, tak. Wszyscy jesteśmy tacy trochę zaklęci, nie? I to jakby wydaje mi się, że nie jest nasza polska specyfika w ogóle, tylko jakby edukacja wszędzie się zmienia bardzo, bardzo powoli i raczej tak ogniskowo, nie? Że jakby tu się coś zmieni tam, ale żeby doszło do takich zmian systemowych, to jest to dosyć trudne. Bardzo trudno nam jest wyjść z tych naszych jakichś starych torów. W momencie, gdy nie ma nas więcej, na przykład tak jak tutaj, to bardzo często jakaś nawet drobna rzecz, która w jakikolwiek sposób nas dotyka, bo sąsiedzi, bo rodzina, powoduje, że jesteśmy gotowi bardzo szybko wrócić na ten stary tor. Dlatego też strasznie fajne są te wszystkie przedsięwzięcia, które po prostu budują jedność i środowisko. I właśnie, Maju, chciałam się ciebie zapytać, jak opisujesz tę przestrzeń edukacji domowej w swojej książce. Tak patrząc właśnie z boku, zupełnie z boku, bo jeszcze twój tymon jest malutki. Co ciebie w tej przestrzeni edukacji domowej uderzyło tak bardzo pozytywnie? Co zwróciło na ciebie taką szczególną jakby uwagę? Bo ta rodzina, a później się jeszcze zorientowaliśmy, że oni kiedyś u nas byli, to bardzo fajnie. Tak! Byli, rozpoznaliśmy. I oni w ogóle zakładają teraz szkołę od tego roku też. A właśnie. No, aha. To w ogóle co takiego bardzo pozytywnego cię tam dotknęło, co mogło być takie budujące tutaj dla nas? No, ale to myślę, że to jest też Państwa doświadczenie na pewno. No. Dla mnie to było niesamowite, bo tam akurat ta rodzina miała ma czworo dzieci, w odstępie tak mniej więcej co półtora roku, co dwa lata, więc dosyć gęsto. I jak bardzo samodzielne są te dzieciaki, nawet te, które jeszcze nie chodzą, bo oni stworzyli taką inicjatywę dla własnych starszych dzieci i dla dzieci z okolicy, które są w edukacji domowej, czyli jakby na parterze swojego domu, bo akurat mają takie możliwości, zorganizowali taką przestrzeń, gdzie te dzieciaki mogą przychodzić na różne zajęcia, mogą na wszystkie, a mogą tylko na wybrane, od takich jakichś bardzo turbo fajnych jak robotyka, ale też takie zajęcia właśnie z komunikacji bez przemocy, albo właśnie jakieś artystyczne, no różne rzeczy. No ale te mniejsze dzieciaki, bo tam było właśnie 2,5-latek i 4-latka, to też tam schodzą do nich, do tej szkoły oczywiście, do tej szkoły, nie szkoły, jak oni to nazywają. I są bardzo tacy samodzielni i wszystko potrafią sami zrobić właściwie naprawdę dużo. Więc to dla mnie było takie świetne i też to, jak akurat przyjechałam do nich w ogóle w dniu, w którym się okazało, że ta druga najstarsza dziewczynka, która miała tam lat chyba 7, oni się zorientowali, że ona umie czytać tego dnia. Więc to też było strasznie fajne, bo właśnie mówią, że dzisiaj się okazało, że Aniela umie czytać, a że oni nie mieli żadnych oczekiwań wobec niej, bo akurat Aniela ma niedosłuch, jeśli dobrze pamiętam, czyli właśnie oni zakładali, że pewnie nauczy się czytać no dużo później, że nie będą tym spinać w żaden sposób. Tymczasem okazało się, że ona coś tam przeczytała nazwę aparatu i potem oni właśnie myśleli, a może usłyszała, jak mama mówi, że aparat się nazywa Lumix, więc jeżeli tam wypisywać różne słowa na komputerze, okazało się, że wszystkim im przeczytać, więc to było takie dla mnie też wspaniałe, że to może się odbyć w ten sposób, nie? Bo z reguły to tak rodzice poza strefą edukacji to przeżywają, nie wiem, właśnie te litery, jest jakiś taki wysiłek w sumie, albo czasami nawet jakiś trud, nie? A tutaj po prostu Aniela umie czytać, więc to było takie cudowne. Też te ich doświadczenia, o których mówisz, o te takie, że trzeba mieć sobie siły, Państwo też ją muszą mieć, nie? Żeby mieć by się impregnować trochę na te komentarze z zewnątrz, bo opowiadali mi o tym, że gdzieś tam jakaś była sytuacja, w której ich syn był jakiś wyjątkowo głośny, czy jakiś nieprzyjemny dla nich chyba wręcz, coś tam im tam brzydko odpowiedział. I oczywiście jakaś tam ciocia czy koleżanka, już nie pamiętam, ktoś komentował tak, no widzisz, to wszystko dlatego, że on nie chodzi do szkoły. Więc jakby pewnie Państwo to też często słyszą, że to jest taka łatwa konkluzja dla... No bo z tym, że pewnie Państwo tak mają, że tak sobie wyobrażam, że to jest trudne dla innych dzieci, rodziców, którzy mają dzieci w szkole, że jak to wy jesteście tacy... Jakoś to tak drażni, nie? Że jak można być poza szkołą, że trochę się jest takim dziwakiem, szczególnie jeśli nie ma tych innych
podobnie myślących wokół siebie, więc potem jest jakaś taka potrzeba, żeby sobie to potem zracjonalizować wśród tych osób, które idą tą tradycyjną ścieżką, nie? I tak jakby każda jakąś taką nieudaną rzecz, czy jakoś bycie niegrzecznym, czy jakkolwiek to chcemy nazwać, potem dokleić to do tego, a no to jest w ogóle jakieś coś strasznego, ta edukacja domowa, nie? A mogę? To jest tak, że w niektórych miejscach opisywanych w tej książce, tak jak wspomniałaś ty i to zapytaliśmy cię, bardzo dużą rolę odgrywają osobowości. Tak. Ale z drugiej strony my doświadczamy tego, że na dłuższą metę ciężko pchnąć coś bez zespołu. I czy spotkałaś się z miejscami, ja tak trochę odebrałem to z Poznaniem, ze szkołą, gdzie jakby po jednej stronie był cały zespół, że zespół mówił jakby jednym głosem i był przez to mocny, to znaczy, że to nie była tylko idea jednej osoby, albo że póki on jest, to się jakoś trzyma, tylko że powstał zespół przy jakimś ciekawym projekcie. To czy zgodzisz się, że to właśnie Poznań i Frenet, czy jeszcze jakieś miejsce było dla ciebie takim znakiem, tu jest zespół ludzi, którzy w ten sposób pracuje. Znaczy, ja myślę, że wy też macie tutaj taki zespół ludzi, którzy tak pracują. Nie chcemy trochę się jakby promować, żebyś to przeznaczyła. Bardziej nam zależy na pytanie o innych miejscach, jesteśmy ciekawi. Nie, myślę, że tak jest w takiej każdej inicjatywie chyba, która... No pani Wiesia jest takim trochę samotnym żeglarzem, nie? Ale ona jakby po prostu pracuje w swojej klasie, tyle może zrobić i ona taką ma dla siebie... Takie ma dla siebie zadanie. Ona jakby powiedziała, że ona nie chce, jak się zapytałam, czy nie chce gdzieś wyjechać, gdzie jakby szerzyć tego pomysłu dalej, to ona powiedziała, że ona czuje, że jest potrzebna tym dzieciom w tym miejscu i że tutaj, że zmianę trzeba wprowadzać tam, gdzie się jest. Taką ona ma myśl i że tutaj jest jej miejsce na świecie. I ona owszem się udziela na różnych konferencjach i się wymienia, ale nie chciałaby prowadzić szkoły w Krakowie, Warszawie czy na Pomorzu, gdzie jej to proponowano. Natomiast rzeczywiście tam ta szkoła frenetowska to jest duży zespół, to jest w ogóle duża szkoła, tam jest 400 dzieci ponad, normalna po prostu, to jest w ogóle wielki budynek taki tej szkoły tysiąclatki, po prostu ogromny, tylko w środku wygląda dość inaczej i relacje są inne. I rzeczywiście marzenie się udało zbudować taki zespół, ona też ma długą historię swoją własną, bo ona też już chyba z 10 lat temu była wybrana na nauczycielkę roku, jeszcze jak była dyrektorką szkoły w innej wsi, w Opolskim, w Moszczance. Natomiast ona nam przyjechała i tam jest bardzo dużo młodych nauczycieli, którzy przychodzą na inne praktyki. Niektórzy stwierdzają, że fajnie, ale to im się tak strasznie dużo nie chce męczyć i jednak wolą pracować w szkole tradycyjnej, niestety, ale większość stwierdza, że tylko tak, bo oni tam też nie mają ani podręczników, ani zeszytów ćwiczeń, ani... Każdy nauczyciel tworzy swój własny program w swojej klasie, więc... Jest bardzo dużo z jednej strony takiej odpowiedzialności, ale też takiej wolności dla wszystkich, którzy tam pracują. I wydaje mi się też bardzo mądrym rozwiązaniem, że ten zespół tam nawet działa na poziomie klasy, ponieważ we wszystkich klasach 1-3 jest dwie wychowawczynie, najczęściej to są kobiety jednak. I w takiej autentycznej, nie że jest jeden wspomagający nauczyciela, drugi jakiś, że jest jakaś hierarchia, tylko są dwie wychowawczynie, które mają taką samą jakby wagę dla uczniów. Ale też strasznie są wsparciem dla siebie, bo ja z nimi rozmawiałam i one mówią, że to jest dla nich cudowne, że mogą sobie przegadać różne trudne sytuacje jakieś na przykład dnia, czy jak sobie poradzić z tym, czy z tamtym, że mogą sobie stworzyć, mają przestrzeń do rozmowy partnera, ale też wspólnie mogą wymyślić jakiś pomysł na dany dzień, mogą się nawzajem inspirować i to jest też widać to, że to się świetnie sprawdza w sytuacji tam jest też 25, między 25 a 30 dzieci w klasie. Więc że mogą rzeczywiście pracować w grupach, grupy mogą robić różne rzeczy, z jedną panią mogą iść na podwórko, a z inną mogą robić ci, którzy już skończyli, a reszta zostaje w klasie. Więc to bardzo pomaga w takim różnicowaniu też tempa i aktywności. No i to w ogóle jest super, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że jak Marzena kiedyś dojdzie na emeryturę, no to tam ta szkoła będzie dalej... Będzie miał to po niej przejąć, bo ona też się tak strasznie tym jakby dzieli też... Podobnie są jak Ewa Radanowicz w Radowie Małym, też stara się wysyłać tych nauczycieli w świat, żeby oni czerpali, przyjeżdżali, sami się kształcili, sami doświadczali tego, jak może być inaczej, bo to jest jakby najlepsza rzecz, nie? Jest też taki jeden rozdział poświęcony mikroszkołom. I też akurat to bardzo fajne, bo tam częściowo też mamy rodzinę z naszych tutaj edukacji domowej, też zaprzyjaźnionych rodzin. I to jest też dla mnie takie bardzo ciekawe, dlatego że pomysł akurat na tę szkołę, na tę mikroszkołę, którą ty opisujesz, jest taki, że oni rejestrują tę szkołę jako szkołę normalnie działającą, ale wiemy o tym dobrze, że wiele takich inicjatyw, nazwijmy to może bardziej takich kooperatyw, działa w ramach edukacji domowej i zwłaszcza dla osób, które na przykład dopiero wchodzą, przyjechali dzisiaj tutaj do nas i się dopiero jakoś tak próbują zorganizować i rozeznać, to
to mi się wydaje, że to jest bardzo też fajny taki kierunek i intuicja, żeby się gdzieś wspólnie organizować. W Krakowie takie kooperatywy działają. My mamy teraz akurat w naszym domu gościnnym, dzisiaj wyjechała od nas, to wspaniała grupa, przyjeżdżają do nas co roku. Nie wiem jak oni się nazywają, w sensie nie klasą, ale grupą taką montessoriańską. Wszystkie dzieci są w edukacji domowej, ale i w każdym wieku, od pierwszej klasy po ósmą klasę. I po prostu to, jak oni fantastycznie funkcjonują, to po prostu dzieci w domu w ogóle nie słyszeliśmy, byli zajęci cały czas. Myślę sobie, że ten pomysł, jakbyś Mario jeszcze tak podpowiedziała, bo nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli szkoły, ale rejestrowali, bo już tego nie musimy, bo jesteśmy zapisani, czy jesteście zapisani tutaj do nas, ale jako organizacyjnie fajny bardzo do działania. Tylko zanim Maja by się odpowiedziała, tylko powiem po tym wrażenia po tej mikroszkole, co mi się podobało w sposobie pracy szczególnie, że oni tak jak robią, cały czas coś działają, robią, robią w takim fajnym spokoju, łącznie z tym, że cisza nocna, nie mówię, że jakoś tak nie istnieje, ale po prostu kładą się spać, jak skończą coś robić, coś takiego bardzo naturalnego. I ty jak się składasz, nie wiem, że odpowietrzałem kaloryfery i byłem tam o godzinie 9:30 rano, a oni śpią. I szef mówi, no my tak lubimy pospać. I to było takie normalne. Małżeństwo prowadzi małżeństwo, bo oni sobie pospać, to jako dzieci cała ekipa śpią sobie dłużej. Pracują, no generalnie z tego biło tyle takiego spokoju i naturalności, a jednocześnie poważnego traktowania, że to naprawdę było urokliwe. Tak, przepraszam, bo tak się na tej mikroszkole. Ale to jest, ja myślę sobie, że to może być bardzo fajna inspiracja, zwłaszcza dla osób, które dopiero wchodzą, żeby znaleźć takie miejsce, żeby, nie wiem, u babci na strychu się zorganizować, czy u kogoś innego w jakimś tam... A czy spotka się w wielu miejscach z mikroszkołami w Polsce, czy to jest takie specyficzne dla Warszawy, czy... Ta nazwa mikroszkoła, bo to jest właściwie, ona nie jest zarezerwowana i każdy może sobie nazwać swoją inicjatywę w ten sposób, ale rzeczywiście stosują je tylko kilka miejsc. Natomiast są inne grupy po prostu, które robią coś podobnego, ale niekoniecznie, tak jak mówisz, chcą z tego stworzyć formalną instytucję, no bo to wymaga spełnienia bardzo wielu różnych wymogów, które też trochę odciągają uwagę od tego, co jest najważniejsze, czyli trzeba się zajmować klatką schodową i szerokością, zamiast myśleć o tym, jak fajnie zrobić dzieciakom dzień z jakimiś fajnymi aktywnościami. I rzeczywiście, no, jak w książce opisuję, jeśli Państwo zamarzą kiedyś, jak taką szkołę mniej więcej, znaczy się trzeba psychicznie nastawić, jak się chce szkołę prowadzić, ale rzeczywiście to rozwiązanie, stworzenie takiej grupy edukacyjnej, to jest taka, mam wrażenie, taka najprostsza rzecz, jaką można zrobić, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że żyjemy w mieście albo we wsi, w miasteczku, w którym nie ma żadnej ciekawej edukacyjnej inicjatywy, czy to formalnej, czy nie, to po prostu samemu ją założyć z kilkoma rodzinami, które myślą podobnie, bo to do tego właściwie wystarczy mieć jakiś salon, jakąś kawałek przestrzeni, w której te dzieci mogłyby po prostu sobie swobodnie działać. Kawałek lasu najfajniej. Fajnie, bo to by było kawałek przestrzeni z wyjściem do ogrodu albo właśnie blisko jakiejś zieleni, bo to w ogóle już załatwia właśnie połowę roboty, mam wrażenie. No i potem ewentualnie, jeśli to nie chcemy być my zaangażowani w ten proces edukacyjny bezpośrednio, bo mamy pracę albo chcemy zajmować się czymś innym, no to znalezienie jakiegoś takiego dobrego ducha, który by taką pieczę nad tymi dzieciakami roztaczał i dbałby o to, żeby pomagał im rozwiązać konflikty, pomagał im też sięgać po to, co jest im potrzebne na tym etapie edukacji, czy tam też dbał o to, żeby mniej więcej niczego nie zgubiły, co jest ważne w danym roku, no bo jednak te egzaminy pod koniec trzeba zdać, nie? No i to wydaje mi się takie rozwiązanie, które można właściwie wdrożyć w dowolnym momencie roku, w dowolnym momencie, bez właściwie żadnych kosztów poza opłaceniem ewentualnie tego miejsca, jeśli będziemy to miejsce musieli wynajmować, albo opłaceniem takiego mentora czy tutora, jeśli się zdecydujemy na takie rozwiązanie, no bo to równie dobrze może wyglądać inaczej. To mogą być rodzice, którzy rotują, zmieniający się, każdy ma jakieś inne kompetencje i wnosi coś innego, ciekawego, to też jest super. Więc jakby ostatecznie kształt tego może być taki, jaki będzie najwygodniejszy dla tych osób, które to miejsce tworzą, ale to jest takie bardzo elastyczne i bardzo takie dostępne, nie? W Krakowie mieliśmy parę lat temu taką ekipę, która nawet nie tyle, że miała miejsce, po prostu spotykali się na takiej zasadzie, że każdego dnia inny rodzic ogarniał to towarzystwo i każdy tak jakby pod kątem swojego w czwartki chodzili po muzea, tak, i jednocześnie tak się umawiali, że ten rodzic, to była chyba dziesiątka dzieci, tego dnia też organizuje obiad, więc te dzieci były fajne, bo one i w ten sposób pozostałe 4 dni w tygodniu inne rodziny miały po prostu na swoją pracę, tak. No.
bardzo też fajne. To bardzo fajne. Zapytamy jakieś pytania. A jeszcze mogę się tak podkreślić tej partii pytań do Mai. A gdybyś po tych doświadczeniach, bo generalnie zaczęła się tą opowieść o tym, że troszeczkę od takiego wątku osobistego. Sama jesteś ciekawa, gdzie wasz młody by trafił ty wąt, prawda? Czy nie chodzi mi o to, tak, tu koniecznie, ale czy któreś z tych miejsc wydało ci się tobie osobiście bliskie, żeby... No chyba już się wydało, na końcu. Żeby taką szkołę tego nowi zrobić. Wiesz co, no ja właśnie nie mam gotowego rozwiązania, no bo jakby jak byliśmy w krzyżówkach, to zaczęliśmy szukać ziemi w około krzyżówek, więc myśleliśmy, że tam byłoby spoko, tym bardziej, że jesteśmy związani z okolicami. Potem... Także wiesz, to może się tak skończyć ostatecznie, ale... no ja, jeszcze nie wiem, gdzie my będziemy żyli na etapie właśnie, kiedy Gucio będzie chodził do szkoły, bo na razie jesteśmy związani z Krakowem, ale niekoniecznie tak wtedy będzie. No to po prostu zależy, ale mam sobie takie coś, że jakby nie mam takiej sztywności, że to... Znaczy nie wychodzę z tych moich eksploracji i poszukiwań, no tak, dla mnie tylko szkoła waldorska, albo dla mnie tylko szkoła Montessori, albo dla mnie tylko szkoła demokratyczna, to akurat na pewno wiem, że nie. Ale wychodzę raczej z czymś takim, że po prostu w tym miejscu, w którym będziemy w naszym życiu, no to... Najpierw się rozejrzę, co tam w ogóle mam w okolicy. Być może na przykład jeśli wylądujemy na jakiejś wsi, której nie znam, ta wiejska podstawka okaże się wystarczająco fajna, żeby w tej szkole się uczył, bo to z kolei jest taka myśl Jędrzeja Witkowskiego, który jest prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest taka największa polska organizacja pozarządowa, która od 20 lat zmienia polską szkołę publiczną. Że te szkoły, które trwale jakby przyjmują efekty tych programów, które z nimi uczestniczą, czyli właśnie rezygnują z tego nadmiaru ocen i testów i starają się pracować w grupach zróżnicowanych wiekowo i robią te wszystkie pożądane jakby rzeczy, to są szkoły wiejskie. Bo w tych szkołach, które są na wsiach, jest mniejsza presja na wyniki ze strony rodziców, co pozwala wszystkim trochę głębiej odetchnąć i pomyśleć o tym, że właściwie moglibyśmy tym czasem gospodarować trochę inaczej niż w kółko się testować. Więc być może ta szkoła na wsi będzie wystarczająco fajna. Może to, a jeśli nie, no to może będą tam inni fajni rodzice, którym właśnie, tak jak Państwo, będzie podróż z edukacją domową i stworzymy wspólnie jakąś inicjatywę. Także jakby wiesz, nie mam takiego miejsca, że przeprowadzę, żeby moje dziecko tam chodziło, chociaż tak naprawdę w większości z miejsc, w których byłam, to chętnie bym go tam widziała, no. Taka jest prawda. To co, teraz... To my tak, przepraszam, pogrillowaliśmy panią Maję. A teraz jakieś pytania może, kochani, od was do autorki naszej książki. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja nie jest łatwa, ponieważ tę książkę dopiero dzisiaj tutaj przywieźliśmy i chyba nie wiem, czy ktoś zdążył przeczytać, ale tak grając w bank. Tak, nie trzeba czytać wcześniej. W ogóle nie trzeba czytać. Polecamy niesamowicie, naprawdę, ale tak. Przepraszam bardzo, tak powiem. Ola, wydawało nam się, że sporo wiemy o edukacji, jak wygląda gdzieś tam, a ona naprawdę otwiera oczy, nazwijmy to. W tej książce są kapitalnie stawiane pytania, takie skłaniające do refleksji. Po każdym rozdziale też jest taka fiszka, która porządkuje, ale my czytając tę książkę, to po prostu każda wolna chwila to była dyskusja na temat. Mm-hmm. I tak przechodziliśmy od pani wieści do tych szkół demokratycznych właśnie, a propos. I właśnie tak nas to ogromnie absorbowało. Bardzo to było fajne, bardzo. Jestem bardzo naprawdę ekstra, że wy z takim waszym doświadczeniem macie takie wrażenia. Rewelacyjne, tak. Ja rozumiem, że to tak bardzo pozytywna książka jest, może tak przewrotnie tak negatywnie zapytam. No. Powiedziała pani, że szkoła demokratyczna to tak niekoniecznie. Dla mnie nie. No ale no właśnie, co tam tak nie zagrało? Znaczy, dla mnie nie, ale to jest jakby nie tylko chodzi o tą konkretną szkołę, w której byłam, tylko też w ogóle o moje doświadczenie, bo wcześniej pisaliśmy reportaż. No, idea jest chyba spoko, chociaż nie, dla mnie nie do końca, bo jakby mój kłopot ze szkołą demokratyczną polega na tym, przynajmniej, że w tych wydaniach, które ja poznałam, że jest bardzo duża tylko odpowiedzialność, cała odpowiedzialność jest na dzieciach. I zakłada, że dzieci są takimi, nawet te małe, takimi są metaświadome swoich potrzeb. A ja mam takie wrażenie, zasada jest taka, że dzieci nie chodzą na żadne zajęcia, nawet jak są najfajniejsze, proponowane, możliwe inicjatywy,
oni tego nie chcą. W części z tych miejsc na przykład jest tak, że w ogóle, żeby jakieś zajęcia się pojawiły, to dzieci muszą wykazać chęć, żeby na takie zajęcia chodzić, więc jakby strasznie dużo się oczekuje takiej inicjatywy i tego ruchu ze strony dzieci, a ja mam takie poczucie, ja bym chciała, żeby mojemu synowi proponowano różne rzeczy i do tego też próbowano motywować, a tam jakby w ogóle nie taka jest koncepcja, nie, że dorośli będą jakoś tak bardzo aktywnie motywować dzieci, to dzieci muszą same jakby chcieć. A mi się wydaje, że to czasami jest tak, że trzeba pokazać i zachęcić, albo też jest tak, że czasami pewne rzeczy, które nam się nie podobają na początku, to nam się podobają z czasem i jakby bywa tak, że na przykład, no nie wiem, w szkole waldorskiej trzeba grać na flecie na przykład. Oni mają kompletnie takie, na jakimś etapie nie ma, że ci się podoba granie na flecie, albo ci się nie podoba granie na flecie. Oni uważają, że próba grania na flecie jest cennym doświadczeniem. Być może ci się nie podoba, bo jeszcze nie umiesz. Być może ci się nie podoba, bo naprawdę nie lubisz grać na żadnym instrumencie. Ale żeby się o tym przekonać, to jakby musisz spróbować grać na flecie. I jakby upraszczając tą dyskusję, nie mówię, że akurat chciałabym, żeby mój syn koniecznie grał na flecie, ale że jest taki rodzaj doświadczenia, że czasami trzeba spróbować. Być może mi się nie podobać przez miesiąc albo dwa. A potem mi się spodoba, nagle zaskoczę. No nie? A w szkole demokratycznej jakby nie mam dziecko takiej jakby za bardzo takiej przestrzeni, no bo jak mi się nie podoba, to nie chodzi. I jakby koniec historii, nie? I z drugiej strony, no i taki mam też w sobie poczucie, że często, dużo jestem takiego czasu, takiego, w którym nic się nie dzieje. Takiego, no nie wiem, takiego, w którym można by... Mało po prostu dorośli proponują dzieciom, takie jest moje doświadczenie. W sensie, bo mało próbują je zaktywizować, bo właśnie uważają, że ta aktywność powinna być aktywna dzieci. To jest mój kłopot. Może to są takie miejsca, które poznałam. Być może w ogóle idea tej szkoły też może być zaadaptowana przez ludzi, którzy ją tworzą. Więc to po prostu pewnie zależy od miejsca. Ja mam takie pytanie, czy podczas poszukiwań materiałów do książki zdarzyło się Pani tak, że pojechała Pani w jakieś miejsce, gdzie miała się okazać szkoła ciekawa, a okazała się być systemowa? Nie okazała się być systemowa, ale na przykład mikroszkoła, o której wspomniałaś, ja im to zresztą powiedziałam i też to chyba nawet tak napisałam w tekście, że to jest szkoła, która w największym stopniu przypomina szkołę, w moim odczuciu, taką tradycyjną. Bo oni mają oceny, chociaż mniej, mają sprawdziany, chociaż dwa rodzaje na różnych kartkach, coś tam, jedne są próbne, do których się podchodzi, kiedy się chce. Jakoś to tam jest też zmiękczone, ale w ostateczności jest to po prostu bardzo mała szkoła. Tak jakby oni się inspirują metodą Marii Montessori, ale praca własna u nich polega na tym, ta nazwa została i to mnie właśnie tak też zagotowało, że to się nazywa pracą własną, a te dzieciaki tam robią zadania domowe, które im zadano, żeby ich nie robić w domu. No więc jakby musimy sobie tam dużo rzeczy powyjaśniać, bo ja jakby też z innym nastawieniem przyjechałam do tego miejsca i później, ale też każdy, wszyscy bohaterowie tekstu, w sensie każda szkoła przeczytała o sobie przed publikacją i też właśnie było to przestrzeń na to, żebyśmy się porozumieli, bo ja na przykład właśnie tu piszę, że praca własna nie jest pracą własną, oni by mówili, no ale my w ogóle już odeszliśmy od metody Marii Montessori, więc nie możesz nas czytać przez ten pryzmat, no więc musieliśmy sobie to tam jakoś tam uzgodnić, o co im chodzi, więc oni na przykład są taką szkołą, która nie jest, no nie jest systemowa, ale jest po prostu małą, dość tradycyjną szkołą, no nie? Ale w tym, że ona jest mała, i że te relacje są już takie bezpośrednie, gdzie i dbają właśnie o to, żeby wszyscy się tam dobrze czuli, to już jest jakby, wydaje mi się, wystarczająco fajne środowisko. No nie? I że też nie każdy rodzic jest gotowy na to, żeby przyjść na przykład na edukację domową, nie? Albo żeby właśnie posłać dziecko do szkoły demokratycznej, bo to, co się powtarzało w ogóle w ustach wielu pedagogów, którzy uczyli w tych szkołach, to prawie każdy mi mówi, że to jest szkoła dla każdego dziecka, ale to nie jest szkoła dla każdego rodzica, więc ostatecznie potem wybieramy takie miejsce, na jakie sami my jesteśmy gotowi, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, które jeszcze nie decydują o sobie, no bo to jakby jest, nasz wybór, nie? Nasz wybór dla nich. Tak, to jest szkoła w Warszawie akurat, no. Ale to jest też tak, że każdą z tych mikroszkół tworzy inny zespół ludzi i oni sami wypracowują to, jak ma to miejsce wyglądać, więc na pewno inna mikroszkoła, nie związana z tamtą, może wyglądać zupełnie inaczej. Więc to trzeba znowu samemu przyjść i rozpoznać. Tak samo jak samemu trzeba przyjść i rozpoznać, czy szkoła Montessori jest na pewno szkołą Montessori. No bo pewnie Państwo to też dobrze wiedzą, no nie trzeba mieć żadnego, nie ma żadnego systemu sprawdzania tego, nie? Że ja słyszałam takie doświadczenie od niektórych rodziców, że oni zapisali dziecko do szkoły Montessori, ale tam żaden z nauczycieli nie był certyfikowany w tej metodzie, czyli ogólnie wiecie, no, jakby nazywają się tak tylko, bo to jest teraz modne na przykład, nie? I rodzice chętnie zapisują i zapłacą za to, nie wiedzą jak sprawdzić.
prostu. To tworzenie tych... Przepraszam, mogę tylko jeszcze ten jeden komentarz? Tworzenie tych mikroszkół jest dosyć też takie trudne z takiego punktu widzenia, że bardzo często tworzone przez rodziców są bardzo mocno dostosowane do tych dzieci, które my mamy, tak? Do mojego Jasia, Stasia i tak dalej. A potem, no, nie utrzymają się z... Taka szkoła nie utrzyma się z trzech rodzin, więc zapraszamy do tego pomysłu kolejne rodziny i one niekoniecznie zawsze wpisują się w te potrzeby, jakie my mieliśmy tworząc. I czasami to jest bardzo trudne, no bo przyjdzie na przykład ktoś, kto ma jakieś tam problemy z zachowaniem, tak? I na przykład rozwala wszystko, a my tu myśleliśmy, że dla naszych dzieci stworzymy po prostu taki raj malutki na tym gdzieś tam strychu. I to jest też... No to jest ta trudność, tak? Bo jeszcze jak zapisuję gdzieś dziecko, no to zapisałem. Ale ja to stworzyłem, sam tutaj przygotowałem, to to jest ta... Tak, no w ogóle przychodzi mi do głowy taka historia, którą Olga się też dzieli, która założyła nie mikroszkołę, tylko po prostu zwykłą szkołę na wsi, tą Eurekę. I ona mówi właśnie, że ona założyła szkołę z myślą o swoim synu. I mówi, że jej syn nie cierpi chodzić do tej szkoły. I po prostu... Tak. Bo się okazało, że szereg różnych rzeczy oraz nie cierpi faktu, że jego mama jest dyrektorką i wszystko zawsze wie pierwsza. I ona mówi, że ostatecznie ta szkoła jest doskonała dla jej drugiego dziecka, jej córki, która się w niej doskonale odnajduje, ale mówi, że jakby jej misja założenia szkoły dla jej własnego dziecka się nie powiodła, no bo to nie jest dla niego doskonała szkoła. Zakładając open space, mieli akurat naszego syna na tym poziomie i on powiedział, że on tego nie potrzebuje. I my wtedy sobie bardzo mocno powiedzieliśmy, że nie zakładamy tego ze względu na nasze dzieci, bo to nie jest jakby dobra ścieżka. No, takie mamy doświadczenie też osobiste, że to nie jest. Ale przepraszam, bo było pytanie. O. Czy tak prześledziłaś jakąś ścieżkę edukacyjną niektórych dzieci? Albo wiadomo, że jakby ten poziom pierwszy, tak? Czy to jest tylko poziom tych najmłodszych dzieci, czy to są też licea, a tam opisujesz? W grupa licealna to właśnie ta grupa... No to jest taki duży lęk rodziców, nie? Co będzie dalej, co będzie później, więc ja raczej na ten lęk staram się odpowiedzieć ustami rodziców, bo to jakby tych, którzy mieli starsze dzieci, bo czasem się tak zdarzało, że na przykład ktoś miał dorosłe dzieci, które przeszły przez jakąś metodę i potem już jakby kolejne dzieci w tej historii. No ale jeśli chodzi o edukację domową, to akurat w ogóle jest dosyć ciekawe, bo w Polsce nie ma jakichś super dużych badań na ten temat, ale rozmawiałam z takim doktorem Markiem Budajczakiem, który prowadzi taki Instytutio Educatio Domestica, tak, i on mówi, że z powodzeniem możemy ekstrapolować jakby wyniki badań ze Stanów, dlatego że ta grupa jakby jest ostatecznie dosyć podobna i jakby doświadczenie jest dosyć podobne, a Stany są pionierem w tej dziedzinie i tam jest w tej chwili kilka milionów dzieci w edukacji domowej i jest od lat. I już mają badania na poziomie meta, które wskazują różne takie nieintuicyjne dla wielu osób rzeczy, że na przykład dzieci z rodzin, które wykształciły się w edukacji domowej, lepiej sobie radzą w koledżu, mają lepsze wyniki akademickie, w testach, których na przykład nie robiły całe życie, no nie? Że, nie wiem, częściej biorą udział w wyborach, czyli jakby mają taką częściej proaktywną postawę społeczną, też jest taki duży lęk na przykład rodziców, którzy jeszcze się nie zdecydowali na edukację domową, że będą te dzieci właśnie wyalienowane, że nie będą miały kontaktów, że w ogóle że to strasznie jest do środka. Tymczasem okazuje się, że są często o wiele bardziej na zewnątrz, bo są na przykład członkami różnych wspólnot, niekoniecznie religijnych, ale w ogóle jakieś, angażują się w jakieś życie po prostu swoje lokalne właśnie po to, żeby robić coś ze swoimi dziećmi nie tylko we własnym domu i to staje się naturalne dla tych dzieciaków, nie? Że częściej się angażują w wolontariaty, więc jakby takie badania są ze Stanów rozmaitych, które to mierzą. Też na przykład taki ciekawy wynik, który u nas jest nieistotny, ale że właśnie dzieci ze społeczności czarnych i rdzennych, które są w edukacji domowej, lepiej sobie radzą niż te, które są w szkołach. Znaczy znacznie lepiej, to jest taki ogromny przeskok, ale to prawdopodobnie dlatego, że w szkołach właśnie ulegają takiej dyskryminacji ogólnie i też takiej stereotypizacji, nie? A czego nie ma, kiedy uczą się w domach. No więc raczej myślę, że można oddychać ze spokojem. Nie wiem, pani Wiesia miała taką, znaczy jedna z mam, która teraz ma córkę u pani Wiesi, ma dorosłego syna, który u niej chodził lata temu i ma środkowego syna, który nie chodził do pani Wiesi. I ona na przykład na takiej mikroskali też mówi, że widzi przepaść między tym środkowym dzieckiem, które jako jedyne nie było pani Wiesi, że on w ogóle jest, nie umie sobie radzić, gra w karty z tą młodszą córką, zawsze przegrywa, jest taki, w ogóle nie wie, jak się za coś zabrać. I w ogóle, że tu boryka się z wieloma rzeczami, no a ta mała po prostu jest bardzo taka i samodzielna i wie jak
zaspokoić różne swoje potrzeby, a najstarszy syn, który jest kierowcą ciężarówki, to mówi, że on po prostu bezustannie stosuje metody w stylu jakichś karteczek, systemów zapamiętywania, których się nauczył u pani Wisi podstawówce lat temu 15. No nie, więc jakby wydaje się, że wiele z tych rzeczy działa, natomiast ostatecznie to jest też tak, że nie ma pewnie jakiejś idealnej metody, która zadziała z każdym dzieciakiem i też wydaje mi się, że najtrudniejsze w tym jest to, że możemy z takim wielkim namysłem i troską stworzyć jakieś miejsce, tak jak Olga, szkołę dla swojego syna, która nie jest dla jego syna, albo wybrać jakąś szkołę, która nam się wydaje najciekawsza, no a potem nasze dziecko stwierdzi, że w ogóle albo trafi na jakiś nieciekawy skład towarzyski, nie będzie tam szczęśliwe, bo nie będzie miało przyjaciół, albo trafi na jakiegoś pedagoga, który akurat z tym coś nie zagra i trzeba będzie i tak poszukać czegoś innego, nie? Więc to, co wydaje mi się takie pocieszające, że jakby, i to takie też trochę zdejmuje, wydaje mi się, odpowiedzialności, znaczy odpowiedzialności takiego ciężaru tej odpowiedzialności, znaczy, że to nie musi być decyzja na całe życie, nie? Że możemy po prostu reagować i wspólnie co roku się pytać, czy jest nam to fajnie, czy te rzeczy, które nam się nie podobają, są na tyle dojmujące, że jednak poszukamy czegoś nowego, czy może jednak te dobre rzeczy to kompensują na tyle, że jesteśmy w stanie łyknąć te, których ta szkoła nam na przykład albo to miejsce nam nie daje. No i jakoś to jest takie pytanie, z którym się chyba nigdy, znaczy nie wiem, czy to się tak da, no nie wiem, wy o tym wiecie, bo wy macie starsze dzieci, nie? Że to jest coś takiego, co chyba trzeba sprawdzać cały czas, nie? Na bieżąco. Tak, to jeżeli można jakby, jeżeli mogę coś ze swojego doświadczenia z Olcią powiedzieć a propos tego pytania o studia, to ewidentnie czujemy, że dzieci, które przychodziły przez edukację domową, to dla nich kontekst studiów i w ogóle zdawania egzaminów nie jest w ogóle jakimś zagadnieniem, nie jest jakąś nowością w porównaniu z tym, jak porównujemy dzieci czy samych siebie, kiedy dla większości z nas przejście z liceum na studia było dramatem, bo się okazywało, że jednak jest gdzieś jakiś egzamin, trzeba go zdać i trzeba to potraktować poważnie, bo się po prostu jakiś materiał się trzeba tego nauczyć. To choćby to jest taki drobiazg, który powoduje, że edukacja domowa, dzieciaki licealiści, którzy decydują się na nią w ogóle, nie mają tego typu dylematu. A też jest ciekawe jakby grupy wybierające rodzaj edukacji, bo zupełnie jest kwestia innych motywacji. Inną grupą są dzieci z edukacji domowej w takich klasach 1-3, 1-6, a co innego takie 7-8 liceum, kiedy to są już wybory tych młodych ludzi. Mhm. I to są bardzo ciekawe wybory, bo to są takie motywacje już na poziomie chcę w ten sposób się uczyć, albo chcę w tym czasie zrobić coś ważnego dla mnie. Że dla nas kontakt z licealistami, wcześniej jeszcze z gimnazjalistami w edukacji domowej, to po prostu była bardzo często uczta. To są młodzi ludzie, którzy bardzo często... Jakimś... Tak, ale to są młodzi ludzie, którzy bardzo często potrafią podejmować takie decyzje i takie wybory, których my się boimy. Bo gdzieś tam właśnie się trzymamy kurczowo. Ja tutaj patrzę na Romka i na... O, Jakub wyszedł akurat, naszych dyrektorów liceów i tak sobie myślę, że też... No chociażby takie zwykłe wyniki matur też mówią, może są też odpowiedzią na to pytanie, jakiś niepokój, bo może Romku jakbyś odpowiedział... Ale w kontekście edukacji domowej. W kontekście, bardzo. Mówię właśnie edukacji domowej, bo pytanie było w kontekście edukacji domowej. Bo jeżeli ktoś uczy się potem zdaje maturę z tego, czego chciał, a nie musiał być wpisany do profilu liceum, to musi być lepiej. Liceum z Koszera wydyskuje na wyniki fajne, głównie nie jest z powodu egzaminu na poziomie podstawowym, czyli tam gdzie muszę, tylko tam gdzie chcę. Mogę i sam zdecydowałem, że to będzie planowy, wcześniej uczyłem się tego. Stąd ten sukces. Tak. I jeszcze z założeniem, że nie mamy żadnych egzaminów wstępnych do liceum w edukacji domowej, czyli nie mamy tego przesiewu na początku, prawda, u nas, a potem ta młodzież zdaje te rozszerzenia. Tak, w studiów pamiętam tak. Kilka takich rozmów, gdzie był licealista, gimnazjalista wcześniej w edukacji domowej mówił, czy tam co trafiłem na Politechnikę, to jest szkoła. Czyli tutaj nie było szkoły, tutaj było bardziej, jak na studiach, wydaje się, że powinno być. A tam się okazało, że tam jeszcze jest po starym. To tak, co za edukacja. Frustracja, ale świadomość, że nie ma wyjazdu B, bo jak chcę potem mosty budować, to oni zostają. Albo rezygnują ze studiów. Uważają, że to jest dla nich strata czasu i szukają z własnych ścieżek. No to jest związane bardzo często z takim elementem, kiedy studia są zawodem. Bo ta książka jest o fajnych polskich szkołach. Mhm. Niestety książka o fajnych polskich studiach byłaby chyba trudniejszym wyzwaniem. Chyba tak.
ponieważ ludzka akademickie są dużo bardziej jakby skostniałe, drewniane, bo gdyby one tylko i wyłącznie uczyły i były trudne, bo trudne, a uczą materii, którą musimy znać, to jeszcze pół biedy, a problem z licealistami, z którymi rozmawiamy, którzy są na studiach, mówią o tym, że słuchają rzeczy, które niczego nie uczą, do niczego nie są potrzebne i przedstawiamy w sposób najnudniejszy jakikolwiek przez ludzi niezainteresowanych tematem. To jest w ogóle kwintesencja nieprzekazania jakby wiedzy. W Stanach jest taka możliwość, że uczniowie licealni mogą zapisywać się, czy też w jakiś sposób uczestniczyć w pewnych przedmiotach na studiach, które potem są im zaliczane, czyli idą na ten kierunek i to już zostało zaliczone, bo byli wcześniej już uczestnikami tego kierunku, co niestety u nas nie jest możliwe i kiedyś ktoś nam o tym opowiadał właśnie, o takiej możliwości, że wykładowcy uwielbiają tych uczniów, bo oni przychodzą tak zmotywowani, ci licealiści, którzy biorą udział właśnie w tych wykładach czy w zajęciach dla studentów, bo to są strzały w dziesiątkę, oni bardzo chętnie taki narybek sobie wiedzą, ściągają, wiedzą czego chcą, tak. Ale to jest oddzielny temat. Oddzielny temat, odbiegamy chyba powolutku. Tak, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Całe mnóstwo. Tak? Ja bym miał pytanie do dwóch osób, bo już na ciebie się namierzałem wcześniej. Jakbyście byli ministrami edukacji, to co wtedy? Jakby ta edukacja w Polsce była zorganizowana? Chyba bardziej Marcin. Będzie, że to ty masz bardziej ministerialną orientację teraz. Znaczy ja w ogóle nie mam takiego, ja nie jestem ekspertem od edukacji, dlatego ja po prostu jestem reporterką, więc jakby zebrałam te moje umiejętności, które mam, jakby patrzenia, obserwowania i słuchania do tego świata edukacji z wielu powodów, dlatego że mnie to fascynuje, uważam, że to jest ważne i też jestem też sama mamą i to wszystko w tym jest, ale jakby ja nie umiałabym napisać, wiesz, programu dla mnie, bo ja nie operuję na tym poziomie, w sensie nie mam takiej wiedzy strukturalnej, żeby powiedzieć. Na pewno to, wydaje mi się, że już są gotowe modele, z których można korzystać. Jakby to nie są jakieś odkrywcze bardzo rzeczy, ale gdybyśmy wszyscy sobie odpuścili tą taką psychozę nieustannych rankingów i oceniania i tych egzaminów, jakichś takich abstrakcyjnych na tym poziomie. Nie wiem, w Finlandii jest tak, że dzieci nie mogą być testowane do 16 roku życia, jeśli nie wyrażą na to zgody. No i to jest kraj, który potem w tych globalnych rankingach super sobie radzi, nie? Więc być może na pewno tu jest jakaś odpowiedź, nie? Żeby też to... Ja chciałbym, według mnie, pewnym takim uwalniaczem, bo inaczej, bo to, co nas jakby bardzo zolą kręciło w tej książce, jak ją czytaliśmy, to jest opis prototypów. Ja uważam, że klucz jest w prototypach. Ileś konferencji, w których się mówi o tym, jak powinna wyglądać edukacja, książek, to już wychodzi bokiem, a nie ma prototypów, a mają opisy prototypy. Ludzi, którzy wzięli coś w ręce i coś tworzą. I dla mnie, jeżeli już by się tak złożyło, że musiałbym nim być, to ja bym uwolnił zespoły. Zostawił swobodę programową i finansową zespołu nauczycieli, gdzie liderem zespołu jest dyrektor i odpowiada absolutnie czego, w jaki sposób i za ile uczy. I to, bo to jest dla mnie zmiana, która by coś, co by zmieniało szkołę, to jest zmiana statusu także, a może w dużej mierze samego nauczyciela, który mógłby się, jeżeli jest dobrym rzemieślnikiem, mógłby nim być, ale jeżeli miałby aspirację do tego, żeby być artystą w zawodzie albo wymyślaniu tego, to mógłby nim być i zespół, który godziłby się na to, mógłby to robić i weryfikowałyby go czynniki zewnętrzne, takie regulatory naturalne, typu rodzice zapisujący tam dzieci lub nie zapisujący dzieci, jakieś zewnętrzne pewnie byłyby nadal, matury, wyniki i tak dalej, ale to i tak jest. Tylko generalnie to by stworzyło naturalną i najtańszą i najelastyczniejszą ścieżkę dostępu do tego, żeby te prototypy wprowadzać. Teraz jesteśmy na takim etapie, że chcemy wykorzystać taki wentyl troszeczkę, taką możliwość, który daje obecny system, a mianowicie tworzenia innowacji pedagogicznych. I od przyszłego roku, bo już tutaj nawet wynajmujemy przestrzeń, będziemy chcieli stworzyć taką innowację, taki prototyp właśnie, innowację pedagogiczną, metoda Montessori w klasach szkół podstawowych, ale w ramach systemu stacjonarnego.
gdzie po prostu pójdziemy na całość, gdzie odejdziemy kompletnie od tych stopni, gdzie będzie troszkę taki jak open space dla licealistów, tylko że my mamy to w ramach edukacji domowej, a jednak zamysł, że można to zrobić w stacjonarnej. Także od września szykujemy się, tworzymy zespół i tutaj tylko żeramy tak, na dole. Ale cenne są prototypy. No tak jak, że bardzo, ja jestem bardzo fascynuję się różnymi książkami i Saxon zrobił taką popełnił taką fajną biografię Leonarda da Vinci. I Leonardo da Vinci wykształcony był jak był, ale głównie zasługa z tego, że tworzył prototypy i któryś z tych prototypów w końcu zaczynał działać. Ale bez nich nie powstałyby pewne rzeczy. Przepraszam bardzo, jakieś pytanka jeszcze? Ja, chciałbyś jakoś spuentować nasze spotkanie? Nie, ja wiem, czy spuentować. Ja myślę, że jakby cieszę się, że jest nas tak dużo ogólnie w ogóle i że Państwo tutaj są i że Wy jesteście i Wy to chyba też najbardziej czujecie to, że przez te 20 lat ostatnich przybyło, nie? Więc to jest taka dobra wiadomość, myślę, i że wszyscy możemy być takimi małymi ziarenkami, które nas doprowadzą do tego, że kiedyś osiągniemy jakiś punkt krytyczny, który sprawi, że zmieni się więcej. Ola, a my chyba tak dziękujemy naprawdę za tą książkę, kawał tej roboty i zebrania tej wiedzy. I wydaje mi się, bo jakby ona w nas wszystkich buduje takie poczucie, że w różnych miejscach można, że pieniądze nie są zasadniczym problemem, że system też nie jest problemem, że można z nim zawalczyć. Bo dla mnie to jest jakby bardzo dużo takiego, tam chyba Ola sił dało przeczytanie tej książki. I wielka inspiracja, naprawdę. Bardzo jest mi miło. Opisywałaś też, inspirowałaś nas innymi ludźmi, nie tylko pani, no. Ekstra. Także zapraszamy wszystkich, tam jest stoliczek przed naszymi drzwiami i można w cenie promocyjnej, tak? A to nie wiem nawet, to... A jeszcze bardzo, bardzo ciekawe, bo w trakcie pracy naszej wspólnej nad tą książką okazało się, że redaktorem tej książki jest nasz ukochany sąsiad jeszcze z czasów warszawskich, Marcina, przyjaciel od dziecka. Harcerz. Słowy zawodnik. Więc to było takie bardzo fajne spotkanie jeszcze po drodze. Tak, to wszystko się po prostu zakręciło. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Maju, bardzo dziękuję.